na pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Dzisiaj za granicą reprezentacja Kanady i reprezentacja Niemiec. A więc spodziewamy się, że... Ja mimo wszystko, mimo że wyjątkowo chciałbym, żeby to Niemcy wygrali, to mimo wszystko jestem realistą i myślę, że Kanadyjczycy będą na fali i zapewnią sobie awans do półfinałów. No niby ten, no niby Kanada wyszła z drugiego miejsca, Niemcy z pierwszego, więc niby Niemcy mają większe szanse. No nie, zobaczymy. A tylko, że Niemcy też korzystali, bo nie musieli grać z Finlandią na zakończenie. Więc niby i tak mieli ten dzień przerwy więcej, więc... Dokładnie. Bardziej są wypoczęci, ale zobaczymy. Tak, czas pokaże. Calvin Pickard, ja się spodziewałem, że ten zawodnik może być jedną z gwiazd tego spotkania, a tymczasem zaczynamy mecz. Racji, Szefli. Szefli. Szefli! I Grubauer broni, proszę państwa. Tak. Tutaj już akcja znowu, nie reprezentacji, nie, nie! Nie wiem, co tutaj zrobił zawodnik reprezentacji Niemiec. Zgubił krążek. Tak. Ale tutaj Maksimil nawet nie trafił w krążek. Ale z początku... Racji! Ale broni to bramkarz. Parajko. Podanie do Skinnera. McKinnon, ale Grubauer. Broni. No, tutaj... no gdybyśmy byli jeszcze w fazie grupowej do niedawna, to byłaby chyba bramka, ale na szczęście Grubauer i stoi na posterunku. Tak jest. Ale znowu nie wygrałem Kanadyjczycy. Den Haan, ale tam jeszcze dobitka O'Reilly'ego, ale nic z tego. To będzie uwolnienie. Mamy uwolnienie. Tak, a więc no niezbyt to pomogło wybicie Niemcom. Więc karty stoją już przed szansą na bicie pierwszej bramki. Tak jest. I znowu wygrywają wznowienie. Den Haan! Ale Grubauer tu broni. Berg zdążył obronić. Ale Barbie tutaj nie daje się przejść. O'Reilly, Giroud, ale Grubauer znowu broni. Tak. Ale to wybicie takie bezsensowne Niemców. Tak. No i Spajmund na Sparonym. No powiedziałbym, że jak na dotychczasowe mecze mamy wyjątkowo wyrównane spotkanie, ale poczekajmy, bo tak samo było chyba w meczu Czechów z Węgrami. Jak się skończyło, nie będziemy już wojny. Tak. Niemcy wygrają chyba pierwsze znowienie w tym meczu swoje. Była no, szansa, takie... ale na razie niewykorzystana. No i Sparony. Tak, trochę się Niemcy zamieszali przy tej akcji. Na razie Pickard, no nie ma nic do roboty w tym meczu, więc... No nie. Na razie to był. Ale dopiero 5 minut meczu, więc... Tak. Jeszcze się wszystko no, oddamy. Niemcy wygrywają drugie zdobienie. Ale zostali ale bardzo szybko tego nie wyszło, chociaż Kanadyjczycy stracili krążek. Niemcy! No ale... Powstrzymani. Zablokowany Macek, no ale... Pickard broni. Pierwszy to raz musiał interweniować. No i spalony. I spalony. Więc jak na razie Kanadyjczycy... Tak, nieuznane oczywiście. To jest... Ty. No i wygrywają. Konieczny, ale nawet nie zdążył oddać strzału. Grubauer, ale to podanie. Nie wybił. Do nikogo. Tak. Konieczny. Tak. Marner! Nie ale udało się. Konieczny. Mattenson! Ale Grubauer. Tutaj na razie Niemcy znowu nie mogą nic skontrolować, chociaż tutaj błąd. Seidenberg! Yes! Denis Seidenberg bija pierwszą bramkę dla Niemców. A więc jest pierwsza bramka dość późno jak względem poprzednich spotkań, ale wydaje mi się, że jeśli poziom tego meczu jest trochę wyższy niż dotąd. Tak jest. Przede wszystkim brawa dla bramkarzy, że bardziej robią swoją robotę dla obu reprezentacji. A tymczasem yeah. Przystępujemy do wznowienia. Za chwilę połowa drugiej tercji, pierwszej tercji, przepraszam. No i tutaj Niemcy już chcieli pójść za cieszem i strzelić bramkę numer 2, chociaż Giroud! Ale Grubauer tutaj. Pięknie. No, trzeba przyznać, naprawdę imponujący mecz niemieckiego bramkarza. No, minimalnie zabrakło. I spalony. Tak. Chyba Niemcy chwilowo przejęli inicjatywę. Co prawda Kanadyjczycy także mają dostęp do krążka, ale jednak chwilowo to Niemcy mają ofensywę. Chociaż Kanadyjczycy wygrają znowienie. Tak jest. W tej chwili. Szefli! Szefli! Ale Grubauer! Ale na nie kłopka za darmo i Kanadyjczycy znowu Skinner, będą... Skinner czy będzie? Nie ma, Grubauer broni. No gdzie Grubauer pokazuje się z świetnej strony. Tak jest.
Może ta przerwa spowodowała na tym, że nie grali meczu z Finlandią. No, na razie daje się we znaki. Pozytywne efekty. Ręko. Ręko, ale broń. Blasik otrzymuje chyba, no. Czyżby miała być kara? Tak, będzie kara reprezentacji Niemiec. Tak jest. Więc szansa dla Kanadyjczyków na wyrównanie. Moritz Müller. No nie zobaczyli z powodu. Transmisyjny. Rajko, O'Reilly, Arek Grubauer broni. I odebrany krążek Skinner, ale Grubauer to broni. Rajko. No Niemcy są w ciężkiej sytuacji, bo nie mają jak wyprowadzić akcji przez brakującego zawodnika. Muszą się męczyć z kanadyjskim naparciem. Ale nawet jakoś się bronią. Tak. To i wygrają nawet zrobienie teraz. Ale zostali zatrzymani. Ale z tego nic nie dało. Spalony, kolejny. No na razie Kanadyjczykom nic się nie układa. No może ich wsadzajmy, poczekajmy. Znaczy na razie mają pecha w postaci świetnie wpadającego bramkarza. Tak jest. Będzie kara tym razem dla Kanadyjczyków, przez chwilę będziemy mieli 4-4. Tak jest. Zobaczmy co, dla kogo kara? Jason Belding. Elbowing. Zobaczmy. No. Było to ewidentne odepchnięcie jednak. Aż poszumowo. Podłogę. Przepraszam, na lód. Tak jest. Kanadyjczycy zrobili i ratują bramkę do presji. Couturier! Arek Grubauer znowu pokazuje wspaniałą obronę. Tak jest. Ale znowu Niemcy oddają za darmo krążek, więc... Couturier! Wbija tak pierwszą bramkę dla Kanadyjczyków. Jest. 1-1. Tak jest. W końcu Grubauer został pokonany. Tak, ale i tak trzeba przyznać, że dość długo się bronił. Za 17 minut, więc... No i tutaj Niemcy wygrywają znowienie, chociaż szybko tracą krążek. Tak samo jest teraz z Kanadyjczykami. Szut spróbował, ale... Ale nic nie udało. Shafley, McKinnon! No ale nic z tego nie wyszło. Oj, błędne podanie. Takie... Oddanie, no i Niemcy teraz będą grali przewadę przez 44 sekundy. McKinnon! Oddaje do Brasicia Brasil, ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze Niemcy z szansą, ale nie, nic się nie udało. Shafley, czy zdąży oddać strzał? No, strzał oddać zdążył, ale... No, nie bo mam, więc 1-1. Bardzo wyrównane spotkanie, trzeba przyznać, jestem pod wrażeniem. Ja no, nie powiedziałem. Choć to no, za to czas, no czas ataku też niezbyt, no... Po prostu Niemcy wykorzystali swoje szczęście przy jednej akcji, przy błędzie Kanadyjczyków. Tak jest. No, tak naprawdę Kanadyjczycy mają większe posiadanie wszystkiego, strzałów, face-offów, hitów, więc nawet czasów w ataku, więc... Niedługo możemy się spodziewać kolejnych bramek reprezentacji Kanady. Ale chociaż na razie nic z tego nie wychodzi, na razie złe podania. No, ale spalony. Próbował, ale oczywiście spalony. No, Macek próbował wyjść z inicjatywą, ale nie skutecznie. Point! Nie ma gola, ale myślałem, że przynajmniej przejmie jeszcze zawodnik kanadyjski. Hager, ale Picard, to jest jednak. Tak. Tak mówię, ja... dwóch całkiem dobrych bramkarzy gra w tym Marner, spotkaniu. Marner, konieczny, Grubauer Marner. Nie ma bramki, ja myślałem, że tu bramka może wpaść, ale jednak do tego ale nie doszło. Ale to by wpadł samobuju mogło. Tak. To było tak niebezpiecznie trochę. Oddany krążek za darmo, chociaż trzeba konieczny. Złe oddanie do kolegi. I Plachta! I gol! Matthias Plachta! Druga bramka dla niemieckiej reprezentacji. Znowu tak trochę z przypadku. Nawet jeśli Kanadyjczycy wygrają, to przynajmniej nie będą mogli powiedzieć, że to zwycięstwo było łatwe. Przynajmniej tak na razie to wygląda. A jeśli Niemcy się dostaną, no to tak jak mówię. Miałem bardzo się cieszyć z meczu Polska-Niemcy, ale czy to się stanie, czy okaże. Ale teraz zatrzymany. Duchesne! No nie i spóźnili się z akcją. Duchesne!
Znowu Grubauer tutaj pokazuje swoją siłę w tym spotkaniu. Bramkarski. Duchesne. Duchesne tutaj. Duchesne jeszcze kiwa. Nawet swoich kolegów Duchesne, ale nic z tego nie wyszło. Jedziemy w drugą stronę, ale długo akcja nie potrwała. Couturier! Nie ma gola. Znowu Grubauer tutaj. Ale teraz zatrzymany zawodnik reprezentacji Niemiec drugi raz. I Kieron! Kieron! Nie ma! Ale zatrzymany w ostatniej chwili. Schulz! Zatrzymany chociaż. Jeszcze odzyskał krążek, ale Picard. Broni! Chociaż, chociaż tutaj błąd! Ale także strzał chyba trochę za wczesny przy tej akcji. Trochę też za lekki. Couturier! No Grubauer trochę się teraz zachwiał, ale zdołał się wyratować? No i nie ma. I jedziemy w drugą stronę. No to żeśmy polecieli. No trochę teraz było groźnie, bardzo nawet groźnie. Tutaj te podania takie O'Reilly beznadziejne, ale O'Reilly nie wykorzystał tej sytuacji. Jedziemy w drugą stronę, reprezentacja Niemiec i Party Grimer. 3-1 dla reprezentacji Niemiec. Czyżbyśmy byli świadkami sensacji i Kanada miałaby nie dostać się do półfinału? Zaraz się... To taka sensacja, to by nie powiedzieć. To w sumie fakt, ale wydaje mi się, że Picard, zwłaszcza fajtarzy opowiedzi, chyba nie spisuje się idealnie i mamy czas dla reprezentacji Kanady. A więc czyżbyśmy mieli zamianę bramkarzy? Tak jest, właśnie to widzimy. A więc mamy po raz pierwszy chyba na tych igrzyskach drugiego bramkarza kanadyjskiego. Tak jest. Więc widać, że Kanadyjczycy robią co mogą, aby odmienić losy tego spotkania. No, nieudana akcja. Znaczy akcja udana, tylko strzał nie udany. Tak, też prawda. Barajko. Scheifler. McKinnon! No ale znowu podanie. Nie miał do kogo podać tak w zasadzie. No ale teraz też błąd ze tutaj też takie niepewne, ale tego wszystkiego wyszło nawet dobre podanie, ale znowu Grubauer na posterunku. Seidenberg. Ale Johnson! Parajko zdążył uratować od presji swoich kolegów. J3! Simmons! Ale nic z tego nie wyszło, chociaż tutaj małe zamieszanie. Tak. Jeszcze Skinner, ale podanie fatalne. Chociaż tutaj też nie są lepsze podania w reprezentacji Niemiec, chociaż... No próbowali, ale zostali powstrzymani. Spalony. Gol! Tak, no ale tym razem dla szczęścia dla Kanadyjczyków nieuznany. Tak jest. Druga tercja już powoli zbliża się ku końcowi. Znaczy Kanadyjczycy wygrywają wznowienie, chociaż to podanie beznadziejne. No i będzie icing. Tak, a więc szansa. Czyżby Niemcy mieli jeszcze wykorzystać swoją szansę? Przy okazji jedzie to jest skrzydł bojowy dla kanadyjskiego bramkarza. O ile oczywiście Kanadyjczycy nie wygrają wznowienia. Nie wygrali, ale Niemcy też tego nic nie zrobili. Tak. O'Reilly, Are Grubauer tutaj na posterunku. Ale chociaż teraz no nie zdąży podać do Reimera i Kanadyjczycy odzyskują krążek. Simmons. Ale został tutaj zatrzymany. Prawie przyjęty krążek przez Kanadyjczyków. Müller próbował, ale stracił. Giroud, czy będzie? Nie udało się. Ale Kanadyjczycy wciąż trzymają krążek, wciąż mają szansę. Barbie! Była chwila słabości Grubauera, ale nie korzystana i mamy koniec drugiej tercji. Ale no. 3-1. No powiedzmy sobie wprost. Kanadyjczycy, mimo że mają generalną inicjatywę, to jednak nie są w stanie jej wykorzystać. Tak jest. Także skuteczność niemiecka przede wszystkim, można powiedzieć wręcz niemiecka precyzja, można by rzec. I lepiej wykorzystują czas, jaki mają dostępny. No i zaczynamy ostatnią tercję meczu ćwierćfinałowego pierwszego. Możliwe, może tutaj się będzie dogrywka. No byłoby to dość ekscytujące. I gol! Mark Scheifele. Sekunda, Mark Scheifele. Wykiwał niemieckiego bramkarza. No próbował Grubauer, ale no w tej sytuacji nie miał zbyt dużego pola do manewru. No i Kanadyjczycy już w 30 sekundzie odrabiają straty. A więc chyba Kanadyjczycy się wkurzyli i zdecydowali się ruszyć do ataku. Już mamy tylko 3-2. Scheifele.
Szejfli! Szejfli! Skinner! 59 sekunda i już mamy 3 do 3! Bo zaledwie jednej minucie. No, trzeba przyznać, no tutaj wyjątkowo faktycznie Grubauer popełnił błąd, nie zamroził krążka i tak naprawdę sprezentował Kanadyjczykom tą bramkę. No i... wyrównanie po bardzo krótkim czasie. 59 sekundach, więc tutaj Kanadyjczycy w końcu pokazali swoją siłę, no ale teraz spalony, więc... nie mogli nic zrobić. No ale ta pierwsza minuta wykonania Kanady to była bardzo... ekspresowa! Tak. McKinnon! I tutaj Grubauer w ostatkim sił próbuje broni. Tutaj znowu tak niepewne te podania w reprezentacji Niemiec. Chociaż... próbowali, ale Johnson broni. Jak na pierwszym mecz jego w tym igrzyskach, to może tutaj pokazać naprawdę dużo. Będzie próbował pokazać trenerowi, że zasługuje na miejsce w półfinale, o ile awansują. Pierwszego bramkarza reprezentacji Kanady. Tak. Brazil! No ale ten strzał był nieudany. Absolutnie. Teraz dużo zmian w Kanadzików. Ale na ten strzał, powiedzmy szczerze, nie był najlepszy. No nie. Simons! Gruba broni. Ten podanie też nie było najlepsze. Seidenberg, Berry, Simons. Simons! Giroud! 4 do 3! A więc Niemcy tracą prowadzenie. Więc Kanadyjczycy ruszają do ataku. Już teraz to już jest ewidentne. Tak jest. I tak trzeba przyznać, że Niemcy długo trzymali prowadzenie. Ja osobiście jestem nawet zaskoczony, że dopiero teraz Kanadyjczycy wychodzą na prowadzenie. To dawali fory swoim rywalom. Jest pewnie. To bardzo prawdopodobne. Couturier! Couturier! Duszeń, ale broni Grubauer. Morrison blokuje. Duszeń. Kirorn! Ale nie broni Grubauer. Tutaj. Niemcy próbują jeszcze zaatakować. I może będą próbować doprowadzić do remisu. No ale tak na razie tutaj Kanadyjczycy strasznie dobrze blokują i Johnson! Tak jest. Broni te strzały. Kieron! Kieron! No ale broni Grubauer. Tak. Duszeń! Znowu broni Grubauer. No te podanie... no. Było nieprzemyślane ze względu na to, że tam były zmiany, więc... tak. Point tutaj chciał ładnie okiwać z zawodnika niemieckiego, ale się nie udało. Point! Marner! Jeszcze raz Marner! Konieczny! I 5 do 3! No nie miał problemu z biciem tej bramki, ponieważ niemiecka obrona totalnie dała się wywieźć, co zresztą możemy zobaczyć. No to było w zasadzie prawie jak do pustej bramki. No i mamy 5 do 3. No już Kanadyjczycy chyba przejęli inicjatywę w tym meczu. Na to wychodzi O'Reilly i tutaj tak trochę niebezpiecznie to wyglądało. I tutaj Niemcy jeszcze próbują, ale Johnson tutaj broni O'Reilly, ale nie wykorzystał tej sytuacji. Kick, ale Johnson i jeszcze raz Johnson zdążył, gdyby nie to mogłaby paść wybranka dla Niemców. Ale Johnson też ładnie sobie radzi. Lepiej nawet niż pick-up, trzeba przyznać. Giroud! No i Grubauer zamraża krążek. Chyba mamy najlepszy jak dotąd mecz od dłuższego czasu, trzeba przyznać. Najbardziej wyrównany. Tak jest. No i wygrywają Niemcy zdumienie. I tutaj piękne podanie lidera, ale spalony. Niestety dla Niemców. A dobrze dla Kanadyjczyków. No i tutaj Niemcy wygrywają zdumienie, ale Johnson znowu. Tak. Jednak pokazuje, że jest w formie. Tak jest. W lepszej formie niż Pickard dane. Każdemu zdarza się słabszy mecz, jak to mówią. Tak. Niemcy znowu wygrywają zdumienie, ale...
Ale nie trafiają. No ale znowu oddanie krążka za darmo. No ale ten ale tutaj nie wyszło nic z tej akcji. Point! Ale nawet nie zdążył oddać strzału. Zablokowany. Steinenberg! Raider! I będzie kara dla Kanady! Szansa dla Niemców na zmniejszenie strat. Kto dostaje tą karę? Raiden point! Za Hawking. Zobaczmy tą sytuację. No rzeczywiście, tak, to ewidentne było. Ja sobie nie mam wątpliwości. No i zostało, przez dwie minuty Niemcy będą grać przewagę. Może coś wykorzystają z nich. No nie, zostali zablokowani przez kanadyjską obronę. Steinenberg! Ale nic z tego nie wyszło. Tak. No ale Erko przyjmuje krążek, chociaż to podanie było. Perajko! I teraz Perajko! I... W zasadzie bramka, nie dość, że w osłabieniu, to jeszcze sprezentowana Kanadyjczykom tutaj naprawdę... Ja widzę Erko tutaj błąkowanie, to bramkarz jeszcze wyszedł z bramki i zostaje w razie pół bramki pustej, więc... To w zasadzie no... Szkoda Grubauera. Dobrze sobie radził, no ale niestety przez takie błędy trać ten naprawdę sprawia, że reputacja Niemiec już może się w zasadzie pożegnać się z finałami. Znaczy z półfinałami, przepraszam. Tak jest. Ale może jeszcze strzelą gola? No nie, Johnson zrobił robotę. O'Reilly, Marner, Morrison, Wrasil. Tutaj blokuje ten strzał. O'Reilly. Te podania to już są takie ala nie wiadomo co. Tak. O'Reilly i gol jeszcze 7-3. Tak, jeszcze na dobitkę. Tak. No niestety. Chyba Grubauer już wszystkie swoje siły wykorzystał, tak samo psychiczne i już nie jest w stanie bronić, no ale meczu jest na tyle krótko, że już do żadnej zmiany już nie powinno być. No chyba tak. Safely. Safely tutaj chciał jeszcze pokiwać zawodnikom reprezentacji Niemiec, ale nie wyszło. Jeszcze raz Safely. Ale nie zdarzy nawet dodać strzału. Parajko. Duchesne. I się kończy kara. Zawodnika reprezentacji Kanady, chociaż ten krążek to było dany za darmo. I koniec! Kanada w półfinale! Tak jest, 7-3. Przede wszystkim ta ostatnia tercja dla Kanadyjczyków wyjątkowa, wręcz. Dzięki Johnsonowi, który tak. Po wejściu na lodowisko nie stracił żadnego gola. Dokładnie tak. Zobaczmy najlepszą trójkę. Mike Shafee, jedna bramka, jedna asysta. Carlton Parajko, jedna bramka. A najlepszym zawodnikiem został Magerun Brasil. Trzy asysty, proszę bardzo. Tak. Więc tak, była mowa. Do końca drugiej tercji wyrównane spotkanie, ale przyszła trzecia tercja i Kanadyjczycy zrobili to, co do nich należało. Zresztą widać w statystykach. No i za ten mecz możemy już podziękować. Do zobaczenia już jutro na meczu USA-Polska. Do zobaczenia. Damn.